Siema, witam w kolejnym odcinku Margonem. No i teraz tak słabo się XP. W ogóle nie wiem, na tych kazamatach to mi się źle XP, bo tam cały czas ktoś jest. Tu na tych orkach próbuję, odpaliłem sobie to błogo na 120% expa, no i spróbujemy tutaj coś dobić. Pod koniec filmu puszczę tam takie przyspieszone, jak robiłem jakiegoś kłeścika i sobie jeszcze XP'em na tych kazamatach chwilę. Ale to naprawdę... Jedno wyczyszczenie może mapy, tam cały czas ktoś jest, nie wiem czy to są boty, czy ludzie serio tam cały czas oblegają to miejsce. Ale jak robiłem questa, to tam na mumie musiałem iść, to mumie puste teraz stoją. Jak ja XP'em, to tam biegało 5 osób. Teraz puściutko. Nie wiem, ale no tak już chyba musi być w tym Margonem. Jak ma się jakiś level, to jest oblegane ekspowisko. Potem będzie stało puste pewnie przez kilka dni albo i tygodnie. Ale dobra, no, na tych orkach nie jest tak źle, no i dropią całkiem często itemy, wszystkie 133k. To zarobek net ładny, tylko ja zamieniam na te odłamki, bo chcę sobie ten naszyjnik w końcu wrzucić na turowe leczenie, ale coś się nie chce, a już chyba z tych odłamków wypaliłem z 1000. No i pewnie jakbym sprzedał te itemy, to bym miał kilka ładnych milionów, albo więcej nawet. Bo ile dostaję z takiego jednego? Rozbijanie. 27, no to milion, czyli z 40 takich itemów, no to 4 miliony można powiedzieć. Ale dobra, wystarczy, że jedną torbę sprzedam, to mam już na potki i mogę tutaj znowu przychodzić expić. Szkoda tylko, że właśnie to na expa nie ma turowego leczenia, bo wtedy to na spokojnie bym tu sobie expił. A tak to co chwilę trzeba się leczyć. Bo, no wywaliłem się parę razy, ale to głównie jak jest ten szaman. No bo jakoś to turowe nie bije tak jak powinno moim zdaniem. Powinno fokusować szamana, a nie tego najbliższego wojownika, tanka po prostu. No i możliwe, że wieczorem będzie jakiś streamek. Tylko nie wiem jeszcze czy z Lola, czy z Margonem, a może to i to. Zobaczymy. Teraz, nie wiem, chyba jeszcze ten Summer Sale skończył, ale ostatnio no, miałem mało czasu, to nawet nie popatrzyłem, jakie fajne gierki są do kupienia. Ale trudno. W takim razie kupi się na święta. Na święta to będzie więcej czasu, mi się wydaje. No bo teraz, w sumie lipiec to był taki miesiąc, że nic nie miałem zaplanowane, a co chwilę coś wypadało. A to czyjeś urodziny, albo nie wiem... Tą dodatkową pracę, co miałem, musiałem gdzieś jechać. Różne rzeczy. Ale dobra. Za miesiąc w sumie urlop biorę. I coś kombinuję, żeby zrobić serwer Minecrafta. Z widzami sobie pograć. To jakby ktoś był chętny, to zapraszam na Discorda. Już niedługo powinno zacząć coś tam powstawać. No i jak będę miał ten urlop, to też wtedy planuję ten konkursik zrobić. Na jakieś skiny do CS-a albo Pace of Cardy, zobaczymy jeszcze. Skiny na pewno będą, z Pace of Cardami jeszcze się zastanawiam. Bo zobaczę ile tych skinów mi wyjdzie, jak będą, nie wiem, ze 3-4 skinki. To myślę, że Pace of Cardy odpuścimy po prostu. A tu nie patrzyłem ile miałem expa, ale no tak ładnie leci na tym błogu. Dobiję sobie tylko do końca te wszystkie stworki. No i co, będę musiał chyba lognąć i poczekać aż się znowu zrespią. A jeszcze jak wczoraj tutaj expiłem, to wywaliłem się, no i tam w tym zakonie się zrespiłem. No to idąc tu w jaskini znalazłem jakieś złoże, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego w Margonem jest. I dostałem z tego 10 milionów od razu. No i z itemami jest lipa, bo nic nie ma fajnego na aukcji. A tą zbrojkę to już bym chętnie zmienił, tak 150 przynajmniej. Nie wiem, czy nawet jakiś zwyklak nie będzie lepszy, jakby dawał ze 120 pancerza. To czemu nie? Dobra, to ja wrócę sobie tutaj na początek. Albo będziemy od końca bić. Tak też można, tylko no to trochę dłużej trzeba będzie poczekać, aż się zrespią. Dobra, to ja tu czekam i zaraz wracam. No i dobra, porespiły się. Nie wiem, spróbujemy dobić ten 149, chyba na tym bym skończył odcinek. I trzeba czekać chyba na event wakacyjny, już niedługo się zacznie, na Facebooku już na relacji Margonem wstawiało kolosów wakacyjnych.
A wiadomo, jak jest event, sporo questów, to na tych expach, questach można expa sobie dorobić. No i skipnąć te 2-3 levele. Nie będę musiał tutaj na tych expowiskach się tak męczyć. I nie wiem, może jakąś loterię się zrobi, zobaczymy. Trochę smoczych run mam, więc zawsze coś tam dodatkowo by się dostało, tych smoczych łusek. Ale nie wiem, czy zrobimy. Może się odpuści i po prostu na święta zrobi większą. No, te wakacyjne jakoś tak, nie wiem. Wakacyjny event jest chyba taki, co najmniej lubię. Najbardziej to mi się podobał kiedyś z tymi chyba gorylami, takimi kolosami czy tam tytanami. I żeby do nich mieć dostęp, trzeba było tych stworków tam wybić chyba ze 100 czy 200. Oj, wtedy to się trochę to robiło. Ale nie wiem, takie coś było lepsze dla mnie niż od razu taki dostęp do tych kolosów. No bo nic nie musisz robić, od razu masz. Ale taka lega z eventowych kolosów, tytanów, to dla mnie to się za bardzo nie liczy, ale dobra. Parę razy biłem, ale jakoś nie udało mi się złapać. Zawsze ktoś inny łapał i niektórzy właśnie łapali, nawet jak mieli po kilka takich leg. I normalnie typ pokazywał, że już ma takie 3 legi, to były jakieś tam buty. I nie wiem po co mu tyle, ale chciał sobie łapać, no to łapał po prostu i tyle. Okej, tu już jest słabsza mapka. No jeszcze jedno bicie pewnie, żeby dobić ten level, przydałoby się. Ale nie wiem, czy będę czekał, bo... No czekać trzeba na to 20 minut praktycznie, zanim oni się porespią. Chyba, żebym teraz wybił właśnie i poleciał tam na sam początek, gdzie zaczynałem je bić. Ale fajnie, że też po 200k kasy dropi. I to dosyć często, nie wiem, jest tu pokazane w jakimś systemie? Nie, nie ma. To chyba to jak bijem kazamaty, to wywalę. O, albo zabijemy je i tepnę się na kazamaty, zobaczymy, może tam będzie pusto. A wrzucę po prostu tego questa, jak robiłem, bo z tego questa dostałem w sumie łzę bogini. Fajne leczenie, 470k. No i chyba 3 miliony expa, więc zawsze coś. A teraz jest mało questów, dopiero na 150 levelu będę miał chyba 2 zakonu i jeszcze jakiś tam na wybijanie czegoś, ale nie pamiętam co to był za quest. Jak na kazamatach będzie pusto, a pewnie będzie. Nie wiem, o której godzinie musiałbym grać, żeby kazamaty były puste. No to zmienimy to sobie na te odłamki i spróbujemy jeszcze ten naszyjnik zrobić. Może się uda na odcinku, nie wiadomo. Ostatnio co robiłem chyba to, to udało mi się za, nie wiem, drugim albo trzecim razem dostać to pełne leczenie. To chyba było albo na odcinku, albo na live'ie. O, tutaj się ostatnio wywaliłem na tej grupce. Nie, miałem 70% HP i jakoś padłem na tym w szamanie, czy co to było tam. Ale to musiał mi chyba krytów nawalić. Dobra, dobiję tutaj jeszcze tych kilka pojedynczych, no bo pojedyncze też fajnie dają. A to złoże właśnie mapkę wyżej znalazłem, jak padłem i tutaj wracałem. 73%, no jakby były te kazamaty, no to byśmy na spokojnie dobili. Dobra, kamyczek sobie specjalnie, a zużyty. No to nie, nie będę tam biegł. No szkoda mi czasu, to już wolę chyba do Hornek się przejść i zrobić sobie tego kowala i naszyjnik. Tylko dobiję tutaj te pozostałe. Nie wiem, ile z tego będzie tych odłamków. 500 na pewno. Dobra, ulepsz, rozbijanie, no i lecimy szybko. Nawet więcej, 670 za torbę. No i jeszcze druga. To mamy tego ile? 880, to takie 11 chyba prób, czy nawet 12. Dobra, liściaste i lecimy, bo wszystkie kamyki mam zużyte, jak robiłem te questy. Albo tutaj, do tego szybu. Tu też jest w sumie kowal. Bo nie pamiętam, czy on jest tak w miarę blisko, czy...
Jest, kowal jaki i to chyba u niego było. Dobra. Wzmocnienie i pyk. Nie ma. Zostawiam sobie na razie to. Oj, coś czuję, że nie poleci. No i coś nie ma, a itemy przemielone. Czy taki nie fart, bo wcześniej miałem naszyjnik, który miał właśnie dodatkowo to, tylko przypadkiem go sprzedałem. No i nie ma. Wszystkie itemy stracone, cała torba itemków i nie mamy pełnego leczenia. Ale trudno, będę próbował dalej. No to chyba tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!